Siemanderko, witam was w czwartek. Jadę sobie właśnie krowy przyczepić. Jadę sobie dzisiaj ciapkiem na łąkę, bo się stęskniłem za nim, już dawno nie jeździłem. I pomyślałem, a co tam? Lecę sobie 30 na łąkę dzisiaj do krów. Kładem codziennie jeżdżę, a po czasem z buta chodzę też. A ciapkiem jeszcze nie byłem krów przyczepiać. Więc to mój debiut jest. I postanowiłem jeszcze odpowiedzieć wam na pytania, czyli trzecia część naszego Q&A na 8000 subskrypcji. I za chwilę wyjmę telefon, poszukam tych pytań i będziemy dalej odpowiadać na pytania. A poza tym zajrzymy sobie jeszcze na tamę Bobrów. Zobaczymy, czy woda leci przez tamę, czy nie leci, czy zablokowane jest całkowicie wszystko. Zobaczymy, jak tam sytuacja z tą tamą wygląda. Lecimy. Generalnie są dwa problemy. Jeden problem polega na tym, że tutaj jest ten wykrzyknik, co sygnalizuje mi to, że nie mam internetu. A drugi drugi problem jest taki, że mam jedną kreskę baterii w kamerce i nie wiem, czy mi się uda wszystko nagrać tak, jakbym chciał to zrobić. No ale cóż, będziemy próbować. Przejdę się, zobaczę, może zaraz zasięg łapnę. Póki nie ma internetu, to jeszcze co nieco powiem na temat tego, że no nie ma deszczu znowu u nas. Już jest tydzień. Będę musiał się wrócić chyba po ten, po młotek. Nie wbiję tej szpilki, nie ma szans. Tydzień bez deszczu już jest. No i co? I trawy nie ma, to jest raz. Dwa. Jak popadał deszcz, to szpilkę wbijałem normalnie tym nogą, klapkiem, butem, czy tam czymkolwiek innym, co miało podeszwę. A teraz już nie wbiję, nie ma szans. Muszę iść po młotek, wrócić się. Na szczęście tam koło 30 mam taki skitrany młotek, albo takie drewko też mam. Może drewko wezmę, nie wiem. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z internetami nie mogę się połączyć. Cały czas mi się tu kręci. Jakieś czary mary. Nie wiem, co to się dzieje. Ale nic. Jeszcze poczekam trochę, może coś z tego będzie, a jak nic z tego nie będzie, to dzisiaj Q&A niestety nie zrobimy. Czyli odpowiedzi nie będzie na pytania. No sami widzicie, nie ma internetu. Lipa jest ogólnie. Kurde, coś normalnie złego się dzieje. Za dużo dzisiaj problemów jest. Szpilka nie chce się wbić. Internetów nie ma. Zaraz mi bateria wpadnie w kamerce. Mam nadzieję, że jeszcze uchwycę moment, kiedy to dojdę tam do tego kanału i pokażę wam tę tamę. Co tam się stało z tamą? Dawno tam nie byłem, już 2 tygodnie. Sam jestem ciekaw w sumie, co tam się dzieje. A może 30 pojedziemy? Zgasiłem, zostawiłem tu tą 30, bo pomyślałem, że lepiej będzie pochodzić sobie z buta po łące i poszukać tego internetu, bo czasem tak jest właśnie, że trzeba gdzieś tam się przemieścić i poszukać tego neta, ale mi się wydaje, że to raczej nie będzie takie proste i tych internetów już dzisiaj mieć nie będziemy. Ale to nic. Odcineczek dzisiaj dla was rzucę. Jakby nie było, coś tam dla was dzisiaj nagrałem. Już. W sumie zaraz wam nagram. Jeszcze jedziemy krowy przyczepić. Jedziemy tamę zobaczyć. Także jakiś odcineczek dzisiaj się złoży dla was, żeby nie było. O kurde, przyjecha mi się tutaj polypoce. Para. Nie wiem, czy mi baterii starczy, naprawdę. Zaraz pewnie się kamera wyłączy. Olej mi się przyda.
miejsce. Ale cóż, na razie nie ma na to czasu. Jest dużo innych prac w domu. Na razie kurnika z tatą nie ruszamy. W kurniku zaraz może ja zatrzymam się z modelami. No i nawet zgasła. Jeśli chodzi o kurnik, to z kurnikiem jest taka sprawa, że schną nam fundamenty, schnie nam ława. Także na razie polewamy wszystko wodą i elegancko nam wszystko zastyga. To jest raz. I w tym czasie tato wziął się za dokładanie tej blachy do hali. Ale ciężko idzie, sucho jest jak pieprz. Jak mogliście zauważyć, ci co oglądają mój kanał od pewnego czasu, no to wiecie o tym, że ja mam takie dziury różne w hali porobione. Ta hala nie jest jeszcze skończona tak jak powinna być. Nie jest to wszystko zrobione na 100%. Są tam takie dziury, szczeliny różne, przez które wieje wiatr, przez które pada deszcz. Więc póki co będziemy się brać za uszczelnianie tej hali, bo wiadomo, że trzeba by było to wszystko przygotować do zimy, bo już jesień tuż tuż, takie wiatry czasami wieją ostre, już te liście lecą pomału z tych drzew, to nie jest już takie lato, już bardziej bliżej jesieni jest niż lata. Kurde, normalnie szok, jest tak sucho, że ciężko jest szpilkę wyjąć, nie? A ja pierdoła jestem, bo zobaczcie, leżała tutaj, nie? Kołeczek do wbijania. A ja tam chodziłem, no ale to nic, przynajmniej 3 dziechy wziąłem. Kurde, ale ciężko. No masakra, ja nie pamiętam w ogóle, ja jako dzieciak, kiedyś jak chodziłem z tymi krowami na pastwisko, to ja nigdy nie brałem młotka ze sobą do wbijania szpilek. To ja ważyłem tam, wiadomo, kiedyś tam jako dziecko ważyłem dużo mniej. Powiedzmy tam 50-60 kilo i ja byłem w stanie wbić tą szpilkę normalnie. Stanąć na niej, poskakać po niej i normalnie ją wbiłem. A teraz nie ma opcji. Teraz waży drugie tyle. No i widzieliście, do połowy szpilka wbita. Nie ma opcji, żeby ona dalej weszła. Trzeba użyć młota, trzeba użyć siły. I to naprawdę tym młotem trzeba się tutaj troszeczkę naprodukować, bo inaczej nie ma szans. A jak się całej szpilki nie wbije dla krowy, tutaj może zostawię, chociaż nie, biorę do 30, zostawię na dróżce. Jak się nie wbije tej całej szpilki do krowy, to ta krowa, wiecie, oplączę się dookoła tej szpilki, przyjdę na wieczór po krowę, a ona będzie stała powiedzmy metr od tej szpilki, bo będzie tak zaplątany łańcuch, więc też trzeba tą szpilę do końca zawsze dobijać. O, wiecie co? Taka ciekawostka jeszcze. Pieczarki mam na łące. Zobaczcie, takie ładne pieczareczki rosną. Swego czasu przychodziłem tutaj. Przychodziła mama czasami. I te pieczarki z tej łąki zbieraliśmy. One są takie teraz przerośnięte, tak jak widzicie. Są stare już. Na pewno są zdrowe. O, tak jak widzicie, nie? Zdrowe są, robaki nie jedzą, ale już takiej pieczarki bym nie wziął, ale jak są takie malutkie pieczareczki, takie naprawdę, takie o, coś takiego, to eleganckie pieczarki do tego, aby je wziąć, na przykład zamarynować czy usmażyć, już nie raz jadłem pieczarki ze swojej łąki smażone, czy też ze słoika, także do lasu chodzić w sumie nie muszę, bo jak pada trochę deszczu, w nocy jest ciepło, to te pieczarki normalnie wyrastają mi na łące i chodzę sobie rano i zbieram. Nieraz jest tak, że cały koszyk się nazbiera, taki 10-litrowy. No, powaga. Dobra, jedziemy, bo może mi się skończyć zaraz bateria. Chciałbym wam pokazać tą tamę i sam jestem ciekaw w sumie, jak ta tama wygląda. Niestety dzisiaj Q&A nie będzie, no bo nie mam internetu, sami widzieliście. Chciałem nagrać ostatnią, trzecią część. Ale cóż, no w sumie nie wyszła taka lipa z tego odcinka. Dobra, lecimy na tamę.
zobaczymy, co tam na tamie słychać, bo już pustą baterię mam. Dobra, ja już jestem na miejscu, dosłownie kilkanaście sekund baterii mi zostało, więc lecę szybciutko. Może jeszcze uda mi się coś uchwycić, nie wiem, czy się z wami zdołam nawet pożegnać. O kurde, ale tamisko, patrzcie na to. Ja pierdzielę, ty. Masakra, ona jest coraz większa ta tama. Tu już się patrzcie, tu już się woda wylewa. O, tutaj jest ta, tutaj jest pole, gdzie ja stoję. A tutaj już jest woda. O, w tym miejscu. Kurde, ale jajca. No, tama coraz większa normalnie. Kiedyś, znaczy nie takie kiedyś, tylko z dwa tygodnie temu jak tu byłem, to jeszcze po niej chodziłem. No ciekawe, czy dzisiaj bym tu wszedł. Nie, normalnie wchodzę sobie te. Ale jaja. No to grubo. Tutaj już jest, tak, ja wiem, z 1,20 m, z 1,30 m, tutaj wody na pewno jest, na bank. Ciekawe, czy ciepła. Ty, no fajna, ciepła. Wykąpałby się jeszcze, ty. Fajny basen w sumie by tu był. Można by było poskakać sobie. No, a tutaj ledwo co ta woda płynie. Coś tam płynie, ale szału nie ma. Dobra, słuchajcie, kończymy na dzisiaj ten odcinek. Niestety nie udało mi się trzeciej części nagrać. No to nie jest moja wina, zawiódł internet, zawiódł sprzęt. Ja miałem dobre chęci. Ale jeśli materiał Ci się podobał, zostaw łapeczkę do góry. I mam nadzieję, że w następnym odcinku odpowiem już do końca na wszystkie Wasze pytania, które mi zadaliście. Także ja się dzisiaj z Wami żegnam. I na razie, cześć!